Cześć z tej strony b witam Was w kolejnym 19 już części e, opowiadania autorstwa Mateusza pod tytułem Żółte Trupy, i 46 chyba już odcinku. Także zbliżamy się powoli do 50, e, jeśli chodzi o serię poezja widzów. No, jestem niesamowicie ciekawy, co będzie w tym rozdziale, bo ostatni zapowiedział naprawdę dość ciekawe rzeczy. Także no, zobaczymy, czego, czy co się stanie w tym, czego możemy się spodziewać. Także lecimy. Rozdział 19. Pewnego dnia nie będziesz. 7 października 2031 roku. Dewal nie spał całą noc i cały czas czuwał. Gdy poczuł, że wschód się zbliża, zakrać się do pokoju jagody, by zrealizować swój plan. Halo, jagoda! Powiedział cicho Dewal, po czym zaczął ją budzić. O co chodzi? zapytała Jagoda. Chyba słyszałem coś przy tylnym wyjściu, rzekł Dewal. Co takiego? Nic nie słyszę, odpowiedziała Jagoda. Lepiej to sprawdzić, rzekł Dewal. I tylko potem mnie budzisz. Dlaczego nie mógłbyś zrobić tego sam? zapytała. Lepiej mieć jakieś wsparcie, odpowiedział Dewal. Może powinniśmy obudzić pozostałych? spytała Jagoda. Nie, niech odpoczywają, odpowiedział Dewal. A ja tu już nie muszę odpoczywać, zapytała Jagoda. Nie martw się, tylko chodźmy to sprawdzić, rzekł Dewal. Jagoda niechętnie wstały i dała się z dewanem w kierunku tylnego wyjścia. Dotarli na miejsce, ta... nikt czego tam nie zauważyli. Nic tu nie ma. Po co mi budzić? Zapytała Jagoda. W tym momencie Dewal ogłuszył Jagodę, uderzając ją karabinem. Następnie wziął linę i związał jej ręce oraz zablokował usta, by nie mogła nic mówić. Następnie wyprowadził na zewnątrz. Po chwili Jagoda odzyskała przytomność i nie wiedziała o co chodzi. Próbowała krzyczeć, jak miała zablokowane usta i nikt jej nie usłyszał. Idziemy, powiedział Dewal. Dewal zaczął prowadzić jego do miejsca, w które, w które wyznaczył Franek. Wierzył, że jeśli to zrobi, zakończy wojnę i nikt nie, inny nie ucierpi. Gdy odeszli z od szkoły, Dewal blokował Jagodzie usta i zaczął tłumaczyć, o co chodzi. Frank powiedział, że jeśli dostanie ciebie, przestanie nas atakować. Ale żywiec bał się to zrobić, dlatego muszę zrobić to za niego, powiedział. I ty mu uwierzyłeś? zapytała Jagoda. Musi mieć jakiś powód, gdyby chciał, mógł zaatakować na wczoraj, ale tego nie zrobił, powiedział Dewal. Ale to zrobi, oddanie mu mnie tego nie zmieni, jeśli uważasz inaczej jesteś tępy jak budowa cepa, powiedziała Jagoda. Może tak, a może nie, teraz i tak już jest za późno, powiedział Dewal. Nie wiem dlaczego, spytała Jagoda. Potem co zrobiłem nie będziemy sobie ufać, rzekł Dewal. Nie zatrzymuj się, dodał. Jagoda i Dewal szli w miejsce wyznaczone przez Franka, a przez całą drogę Jagoda próbowała przekonać Dewala, by ten zmienił zdanie. Jednak to nic nie dawało i Dewal był przekonany, że to jedyne rozwiązanie. Słońce powoli wchodziło za horyzont i Jagoda wiedziała, że nie ma wiele czasu. W tym czasie Tomek, który stał na warcie, wrócił do szkoły, by obudzić pozostałych. Wiedział, że po wschodzie Franek dowie się o decyzji Aksreja względem jego propozycji i zaatakuje szkołę. W pierwszej kolejności poszedł obudzić Aksreja. Stawaj, żywiec, ciężki dzień przed nami, powiedział Tomek. Axrej stał i poszedł coś zjeść oraz nakazał Tomkowi, by ten obudził pozostałych. Jego Tebel dochodzi już do miejsca spotkania z Frankiem. A co jeśli zostawimy na niego zasadzkę? Zapyta Jagoda. Co masz na myśli? spytał Dewal. Jeśli Franek powie się to osobiście, może to dobre miejsce, by go zaskoczyć i zabić powiedziała Jagoda. Dewal zaczął myśleć i uznał, że to, co mówi Jagoda, może mieć sens. Nie wiedział jednak, w jaki sposób miałoby to działać. Dobra, ale jak chcesz to zrobić? zapytał. Zostaw mnie w wyznaczonym miejscu. Franek pomyśli, że zgodziliśmy się na jego układ. Ty się gdzieś obok, i gdy Franek będzie na widoku, zabijesz go powiedziała Jagoda. Rewelacyjny pomysł. Załóżmy, że nawet mi się to uda, ale co dalej? Jakie mam szanse, że wyjdę z tego żywy? Zapytał Dewal. Nie wiem, ale sam mówię, że czasem trzeba podejmować trudne decyzje, musisz podejmować się za żywczaka, odparła Jagoda. To nie trudna decyzja, tylko głupia, rzekł Dewal. Jeśli się boisz, Halen musiała zrobić to za ciebie, powiedziała Jagoda. Nic nie zrobisz, postąpimy według mojego planu, powiedział Dewal. I co pajesz wreszcie? Zapytała Jagoda. Potem co zrobisz nie będziesz mógł wrócić do tej grupy. To chyba tutaj, powiedział Deval, który zorientował się, że już są na miejscu. W okolicy była jakaś stara szopa i kilka zniszczonych aut. Miejsce to wyglądało, jakby ktoś miał tutaj jakiś kiedyś obóz. Jednak teraz wygląda na opuszczony. Wokół było kilka drzew i krzaki. ale przywiązał jego do jednego z samochodów, by nie mogło uciec. W tym momencie Dewal usłyszał dźwięk jadących samochodów. Zrozumiał, że to pisowcy i musi uciekać. Przepraszam, ale musiałam to zrobić, powiedział Deval. Uciekł ukryć się w zaroślach, by zobaczyć, co zrobił. Jagoda próbowała się uwolnić, jednak widząc, że pisowcy dotarli na miejsce, zrozumiała, że jest już za późno. Dewal dostrzegł pisowców, którzy zaczęli wychodzić z samochodów. Było ich kilkunastu i od razu zaczęli obserwować okolice na wypadek ataku. I jednak nie dostrzegli nikogo. Dewal w zaroślach był bardzo dobrze zamaskowany. Nagle Dewal dostrzegł Franka, który zaczął iść w kierunku Jagody. W tym momencie dotarło do niego, że może faktycznie jest w stanie go zabić i to zakończyć. Dopiero gdy to zobaczył, zrozumiał, jak bardzo jest to proste. Myślał jeszcze przez chwilę wysłał w kierunku Franka, oddając strzał. Jednak w tym momencie Franek się schylił, by rozwiązać jegodę, a kula przyleciała nad jego głową. Franek zrozumiał, że to pułapka instynktownie ukrył się za samochód. Dewal nie mógł sobie wybaczyć tego strzału, jednak wiedział, że podjął decyzję i nie może tego cofnąć. Pisawcy zaczęli się rozglądać, jednak nadal nie dostrzegli Dewala, który mimo to otworzył ogień w ich kierunku. Dewal wiedział, że nawet jeśli Franek nie kłamał w tym momencie, warunki układy i tak już są nieważne. Dlatego zaczął strzelać do pisowców najbliżej jego by dać jej szansę na ucieczkę. Był stanie ze strzeź aż czterech z nich, nim zorientowali się skąd są atakowani. Gdy Dewal zorientował się, że pisowcy odkryli jego pozycję, wiedział, że to jego koniec. Pat na ziemię, a kule przelatywała nad jego głową. Do go! krzyknął Franek, pociągnął jak w kierunku Dewala, a wraz z nim pozostali pisowcy. W się Tamek obudził pozostałych, jednak nie mógł zajść gody raz Dewala. Poszedł do Aksra i powiedział: Nie ma Dewala i jagody. O nie! odparł Aksry i powieg do auta. Aksry od razu się, że Dewal postanowił sam oddać jego Frankowi, ponieważ od początku był za tym pomysłem. Aksry wiedział, że nie może tracić czasu i musi jak najszybciej udać się w miejsce spotkania z pisowcami. Wciadł samochód i bez słowa pojechał. Co on wyprawia? pomyślał Tomek. Aksry jechał bardzo szybko, miał nadzieję, że zdąży odwrócić jeszcze tą sytuację. Po kilku minutach był już na miejscu, jednak nie dostrzegł ani pisowców, ani Dewala, ani jagody. Zamiast tego zauważył grupę zombi, które coś jadły. Aksel szybko wyeliminował zombie i zobaczył, że zginęło tu kilku pisowców. Zauważył, zakładać najgorsze szukać ciała, dewala i jagody. Aksel pokręcił się jeszcze przez chwilę, ale nie mógł ich zna nic znaleźć. Nagle zauważył na ziemi karabin dewala, a obok ciała zjedzone przez zombie. Aksel zrozumiał, że dewal zginął i nie mógł się z tym pogodzić. Jednocześnie był zły na dewala, że schował się tak pochopnie. Pomimo dużego smutku wiedział, że musi działać dalej i spróbować uratować jagodę. W okolicy nie znalazł po niej żadnego śladu, więc założył pisowcy ją zabrali. Aksel w tym momencie nie myślał trzeźwo, a jedyne co się dla niego liczyło, to by uratować jak najwięcej osób. Postanowił, że pojedzie do nefesteczka pisowców i spróbuje uwolnić jagodę. Hmm. Piętnaście minut później. Aksel zbliżał się już do miasteczka pisowców. Postanowił, że zatrzyma auto w lesie przed miastem, by nie zwracać na siebie uwagi. Gdy już to zrobił, wysiadł i zaczął zakrajać się do miasta. Aksel dostrzegł mur, na którym stało dwóch strażników. Wiedział, że tędy nie przejdzie i musi szukać gdzie indziej. Zaczął obchodzić miasto w bezpie z bezpiecznej odległości, ciągle będąc w lesie. Po kilku minutach Akry w końcu trafił na fragment muru, który nie był broniony przez strażników. Zakradł się tam i zaczął szukać możliwości wejścia na górę. Mur był zrobiony z cegieł i metalowych blach. Akry próbował wejść na górę, jednak nie było to możliwe. Nagle zauważył, że w jednej z blach jest dziura, przez którą mógłby przejrzeć co się dzieje w środku. Gdy spojrzał przez dziurę, dostrzegł budynek z kratami, a w nim rewaneza, który był przykuty kajdankami do rury oraz wyglądał na wugłodzonego i pozbawionego nadziei. Teraz Aksley chciał zakraść się do miasta jeszcze bardziej. Nie tylko miałby szansę uratować jagodę, ale również rewaneza. Nagle zauważył, że do domu wszedł Franek i kilku innych pisowców. Aksley był przerażony i obawiał się, że zrobił coś rewanezowi. Wprowadźcie ją tutaj, powiedział Franek. W tym momencie Aksej zauważył jagodę, która po chwili została przykuta kajdankami do rury. Podobnie jak rywanez. A kto chciałby jakoś pomóc, jednak wiedział, że jeśli to zrobi, sam zostanie złapany przez pisowców. A ktoś wciąż przyglądał się tej sytuacji i dostrzegł, że Franek chwycił za nóż, po czym zbliżył się do rywaneza i zaczął mówić. Kiedyś zapytałem cię, po której jesteś stronie? Odpowiedziałeś, że po mojej. Teraz masz szansę, by to udowodnić. Po tych słowach jeden z pisowców podszedł do Rywaneza i odpił kajdanki, a Franek dał mu nóż. Jeśli zabijesz jego, pozwolę ci żyć, powiedział Franek. Rewanes był przerażony. Jednak po chwili namysłu chwycił za nóż. Franek dostrzegł, że rwanes cały czas się trzęsie i sytuacja ta jest dla niego bardzo trudna. Jednak bacznie obserwował jego poczynania. Rewanes podszedł do jagody, ale w ostatniej chwili się odwrócił i zaatakował Franka. Niestety, franek był na to gotowy i przechwycił rękę Rewaneza zabierając mu nóż. Po czym wbił mu go w tułów. Akle widząc to, czuł się okropnie, jednocześnie był bezsilny. Zawiodłem się na tobie. Chciałam, byś dostał szansę, a niestety z niej nie skorzystałeś, powiedział Franek. Rewane spadł na ziemię i poczuł, że zaraz umrze. W tym momencie bardzo żałował, że zaufał Frankowi. Jagoda była przerażona, wiedziała, że skoro Franek zabił Rywaneza, to jej też nie odpuści. W tym świecie panuje prosta zasada: zabijasz albo umierasz, powiedział Franek, po czym zbliżył się do włazu od piwnicy. Pisawcy opuścili pomieszczenia, a Franek otworzył piwnicę i również wyszedł. Z piwnicy zaczęły wychodzić zombie, które rzuciły się na rewaneza i jagodę. Aksej widząc to zaczął płakać i nie wiedział, co ze zrobić. Był to moment, w którym zrozumiał, że świat, w którym się znalazł, to prawdziwe piekło. Wiedział, że od niej stracił zaufane osoby. W smutku wrócił do auta. Jednak nadal nie mógł zapomnieć widoku zombie jedzących jego przyjaciół. I cały się trząsł. Aksej czuł, że lepiej byłoby, gdyby na początek epidemii nie obudził się w tamtym szpitalu i nie musiał przez to wszystko przychodzić. W tym momencie przypomniał sobie rozmowę z Zyksim i zrozumiał, że miał on wtedy rację. Dwa tygodnie temu. Prędzej czy później i tak zginiecie, że Zyksim. Nie chcę robić sobie nadziei, dodał. Możemy ci jakoś pomóc, zapytał Aksrej. Weźcie co chcecie i spadajcie stąd, odparł Zyksim. A ty co zrobisz, zrobi, zapytał Aksrej. Posiedzę tu trochę i jeśli uznam, to, że to czas, skończę ze sobą, rzekł Zyksim. Dlaczego chcesz to zrobić? zapytał Aksej. Twój dom to kopalnia złota. Nawet jeśli nie widzisz sensu, możesz pomóc wielu ludziom dodał. Zrobię im tylko nadzieję, bo oni i tak prędzej czy później zginą, powiedział Zeksi. Nieprawda, wciąż jest nadzieja. Nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień powiedział Aksej. Zeksi nic nie odpowiedział. Bierzmy sama potrzebę i spadajmy żywiec, powiedział Dewal. Bardzo nam pomogłeś. Mam nadzieję, że odzyskasz wiary, kiedyś jeszcze się spotkamy. Jestem ci bardzo wdzięczny. Zeksi popatrzył tylko na Akseja z politowaniem i powiedział. Pewnego dnia nie będziesz. Teraźniejszość. Aksrej wrócił do szkoły i nadal nie mógł wierzyć w to, co zrobił Franek. Jednak zaakceptował to i zrozumiał sytuację, w której się znalazł. Zanim szedł do środka, reszta grupy wyszła mu na spotkanie. Gdzie byłeś, żywiec? zapytał Tomek. Miasteczko miasteczku pisowców, oto Aksrej. Grupa zauważa na że Aksrej nie ma żadnych emocji. Tak jakby był wewnętrznie martwy. Co takiego? zapytał Tomek. Chciałem ratować dywala Jagoda, ale zawiodłem, że Aksrej. Jak to, zapytał z niedowierzaniem Tomek. Dewal oddał go Defrankowi Frankowi, tak jak od początku chciał. A to niczego nie rozwiązało. Franek zabił ich obu, od porakstry. Grupa nie dowierzała. Jednocześnie była zła, że Dewal wpadł na tak głupi pomysł. Co teraz zrobimy, zapytał Michał. Zabije go. Może nie dziś, może nie jutro. Ale go zabije. odpowiedziała Akse i wszedł do szkoły. Akce zaczął myśleć nad planem ataku na miasteczko pisowców. Jedyne, czego teraz chciał, to zemsty. I jednocześnie wiedział, że zabicie Franka jest konieczne i dopóki tego nie zrobi, jego ludzie będą ginąć. Tymczasem Frank udał się do swojego domu i w końcu czuł się spełniony. Wiedział, że w pełni dokonała się jego zemsta za odebranie mu właściciela na Tolkienarium. Usiadł na fotelu i w końcu mógł się zrelaksować. Nagle do jego domu wszedł Nazgi. Co robimy z Dewalem? spytał. Spróbujcie się od niego dowiedzieć, czego się plana Hacksreya odpowiedział Franek. Rozumiem, rzekł Nazgi i udał się w kierunku drzwi. Zaczekaj! powiedział Franek. O co chodzi? zapytał Nazgi. Bez względu na to, czy uda ci się wyciągnąć od niego jakieś informacje, zabij go powiedział Franek. Nazgi wyszedł z domu Franka i udał się w kierunku domu, w którym pisowcy więzili Devala. Spekulacja, która okazała się błędna i pisowcy nie zabili Dewala, a pojmali go razem z Jagodą. Franek dalej relaksował się w fotelu i czuł się wygrany. Wiedział, że żywiec oryginalnie nie ma na tym etapie szans z jego potęgą. Franek zaczął myśleć, co zrobi grupie Aksoja, w jaki sposób ich zabije. Po kilku minutach namysłu Franek udał się do piwnicy i zaczął patrzeć na akwarium, w których trzymał ludzkie głowy. Następnie podszedł do szafki i wyjął kolejne akwarium. Napełnił wodą i ustawił obok pozostałych. Po czym nakleił na nim kartkę, na której widniał napis Aksrej. No, ciekawie się porobiło. Franek coraz bardziej jest coraz większym wyrolem. No niestety zginęły kolejne ważne postaci. E, przez chwilę myślałem, że trzy, ale zginęły dwie, no co w sumie i tak jest dużo. No jednak Devalowi udało się przeżyć, ale pewnie nie na długo niestety. E, Rewanes i Jagoda zginęli i to w dość brutalny sposób, ponieważ zostali pożarci przez zombie. E, no szkoda. No, Deval przeżył, ale pewnie jest w bardzo złym stanie i jeszcze będą chcieli go dobić. Może się nawet jeśli uda się go uratować, no to nie wiem, czy coś z tego będzie. Czyli z grupy tej w sumie żywiec original teraz nam zostały... Raz, dwa... Sześć osób? Tak, sześć osób chyba. No, to już nie jest dużo. I tylko... Tymi siłami... Nie, przepraszam, 7. No i tymi siłami będą próbowali coś zrobić w miasteczku pisowców, zaatakować tą grupę Franka. No, czy to się uda, nie wiem. No, ciężkie to, ciężkie to będzie zadanie. Ciekawe, jaki plan, co będzie miała Aksley, i co on wymyśli. Może iść niebezpiecznie. No, jestem ciekaw, czy Franek zostanie ostatecznie skasowany. No, może się uda go skasować, no. Zobaczymy, jak to poprowadzi. No, a zazwyczaj antagonista ginie, ale nie w każdym rodzaju też yy, książki czy filmu. Chociaż różne są takie, są takie typowo happy endingowe, że antagonista ginie, bohaterowie przeżywają. Są takie, yy, że antagonista wygrywa w pełni. Ale są też takie, że. Yy, czy bohater, czy złoczyńca, to kto umrze, to umrze i trudno. I tam wszyscy giną. E, także no, takie wtedy jest takie średnie zakończenie. No, no nie wiem, jak to nazwać. E, no, także jestem ciekaw, co tutaj Mateusz wymyśli. E, no zobaczymy. No kolejny dział, rozdział zapowiada się niewątpliwie bardzo ciekawie. Ten też był całkiem niezły, było dużo akcji, było dużo, y, duże straty poniosła grupa Axreya po raz kolejny. I może wreszcie pora, by y, też grupa Franka poniosła straty. I może z miasteczkiem grupy Franka trzeba zrobić to, y, co Deval chciał zrobić z zamkiem żywczaka w Minecraft, czyli wywalić na orbitę. Y, ale. Nie no w sumie exi może mieć jakieś materiały wybuchowe Ale czy to wystarczy hmm. To by się tam no Jakby mieli jakieś granaty Czy C4 To by tam mogli grupie Franka podłożyć To by się chłopaki rozerwali trochę No ale no zobaczymy Dobra Tym akcentem kończymy No niestety dział, rozdział taki Dość smutny bo zginęły Ważne postaci No ale niestety jest to taki typ Taki gatunek, taki typ opowiadania, w którym ofiar jest wiele, mimo że to są główni bohaterowie, no bo, no bo jest to postapokaliptyczny taki klimat, który cechuje się tym, że, że wiele ważnych postaci nawet ginie, tak? Bo, bo jest taka ogólna apokalipsa i jest w takim dość przygnębiającym klimacie i pogłębia go to śmierć właśnie takich... Bohaterów, który, z którymi już możemy się zdążyć żyć, tak. Także tak to wygląda. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.